Dobra. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Magdy Wicencji, rektorowi, że zechciał przyjąć to nasze dzisiejsze, na pewno bardzo ważne wydarzenie na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, z którego my wszyscy zawsze jesteśmy bardzo dumni. Szanowni laureaci, składam serdeczne gratulacje z okazji tak ważnego, doniosłego wydarzenia. Mam zaszczyt i przyjemność przekazać je zarówno w imieniu własnym, jak i całej Rady Miasta Olsztyna. Życzę, aby zrealizowały się Państwa zamierzenia i abyście odnieśli Państwo sukcesy zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Drogi Panie Prezydencie, Panie Rektorze, Pani Poseł, Pani Wojewodo, drodzy Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy z pewnymi planami, zamiarami, ale nikt z nas nie wie, jak on będzie wyglądał i czy wszystko uda się nam zrealizować. Bo myślę, że do tego wszystkiego, co pięknie słyszeliśmy, trzeba dodać jeszcze jedną wartość. Tą wartością jest nadzieja. Myślę, że ona we wszystkich naszych planach, zamiarach musi wystąpić. Bo nadzieja tworzy człowieka. Nadzieja jest tą wartością, która również pomaga przezwyciężyć wszelką ludzką rozpacz. Ale siła nadziei nie polega na tym, że przytoczymy argumenty, jak ona jest wspaniała. Siła nadziei polega na tym, kto jest jej powiernikiem, czyli w kim albo w czym położyliśmy naszą nadzieję. Im silniejszy powiernik, mam na myśli Boga, tym również silna nadzieja. Spotkania noworoczne to oczywiście czas podsumowań, ale jednocześnie patrzymy zawsze w przyszłość. Pan prezydent powiedział, jak pięknie zmienił się Olsztyn. To prawda. Przepięknie zmieniły się cały nasz region, cała Warmia i Mazury. Ale myślę, że przed nami jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Miasto Olsztyn świetnie wykorzystało środki europejskie, ale chcę powiedzieć, że przed nami nowa perspektywa i tych pieniędzy będzie jeszcze więcej. Także sądzę, Panie Prezydencie, że ogromna praca przed nami wszystkimi, aby te pieniądze były jak najlepiej wykorzystane. Szanowni Państwo, wszystkim, ale to każdemu z osobna, bardzo serdecznie gratuluję wszystkich sukcesów roku ubiegłego. Ale ten następny rok to też czas marzeń, bo życie bez marzeń byłoby smutne. Dlatego myślę, że każdy z Państwa ma coś w głębi serca. Dlatego życzę wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze. Panie Prezydencie, Panu, całej Radzie Miasta, wszystkim prezydencom życzę sukcesów zawodowych, aby Wasza ciężka praca była doceniona przez mieszkańców Olsztyna. Natomiast Państwu, każdemu z osobna, życzę wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze. Dużo, dużo zdrowia i radości, zadowolenia z pracy, ale też szczęścia i zdrowia w życiu rodzinnym, bo to jest najważniejsze.
zostać i mieszkać tutaj i tworzyć, czy wyjechać do większego miasta, gdzie być może jest to łatwiejsze. Ja wiem, że można i warto właśnie tutaj podążać swoją artystyczną drogą i właśnie tutaj spełniać swoje marzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Przede wszystkim no, czuję się w obowiązku i mam przyjemność podziękować Jego Magnificencji dyrektorowi Góreckiemu za to, że wymyślił medycynę w Olsztynie i zaprosił mnie, abym powrócił do Olsztyna. Nawiązując do prezentacji pana prezydenta, chcę powiedzieć, że olsztyńska medycyna akademicka stawia sobie jeszcze dalsze cele. To znaczy nie chcemy tylko zatrzymać tutaj ludzi, ale chcemy pozyskać dla Olsztyna. I właściwie muszę zameldować, że nam się to udaje. Spośród 48 lekarzy, którzy skończyli studia w Olsztynie, a naprawdę tylko 3 czy 4 osoby były z Olsztyna i okolic, 36 zdecydowało się tutaj wrócić i odbyć staż i służyć naszym chorym. Szanowni Państwo, chciałam serdecznie podziękować Kapitule oraz prezydentowi Piotrowi Grzymowiczowi za to zaszczytne wyróżnienie. Dziękuję moim trenerom Adamowi Soroczyńskiemu i Tomaszowi Mendelskiemu. Dziękuję pani Helenie Rusieckiej i wykładowcom Olsztyńskiej Szkoły Wyższej. Dziękuję także Studiu O za śliczny kalendarz na 2015 rok. Na koniec chciałabym bardzo podziękować także mojemu prezesowi Januszowi Milewskiemu, prezesowi KS Sport Club Olsztyn, dzięki któremu mogę w spokoju przygotować się do startu w sezonie 2015 roku. Dziękuję przede wszystkim szanownej Kapitule za uznanie. Taka moja refleksja, Państwo, którzy przede mną występowali i zostali laureatami i prawdopodobnie ci, co będą po mnie, chyba mają wspólny mianownik, pasję. To jest chyba warunek konieczny do osiągania sukcesu. Teoretycznie sukces jest wart tyle, ile warte jest podzielenie się tym sukcesem. I myślę, że to jest jednym z celów działalności naszej firmy, żebyśmy mogli uczynić sytuację taką, żebyście Państwo jako społeczność olsztyńska, w której my żyjemy, byliście z nas dumni. Dzień dobry Państwu. W zasadzie po pierwsze jestem zmartwiony wynikiem naszych lekarzy, myślę tak samo jak Państwo. Natomiast dzisiaj przyszliśmy tu w całkiem innym celu. Widzicie Państwo, że wszedłem na scenę z pustymi rękoma, a wracam nie tylko z kasą, ale jeszcze obładowany podarkami, za które chciałbym bardzo serdecznie podziękować zarówno panu prezydentowi, jak i Kapitule. Tak się składa, że sama Kapituła to moi przyjaciele. Mam nadzieję, że tam jest wyróżnienie wykonane w ramach, że tak powiem, wsparcia biednego radcy prawnego. Proszę Państwa, tak naprawdę to ja stałem się osobą, która od czasu do czasu rzeczywiście otrzymuje różnego rodzaju wyróżnienia, nagrody, ale tak naprawdę to ja jestem tylko odbiorcą tych nagród, a nagrody należą się tym osobom, które ze mną na co dzień współpracują. Tak naprawdę tutaj powiedziano o ponad 5000 rozmów w roku 2014, to jest, przepraszam Panie Dyrektorze, kłamstwo. Tych rozmów było, proszę Państwa, 6519. Dyżurnych, czyli wolontariuszy, mamy około 100. Nie wiem, czy jakaś jeszcze inna organizacja może się pochwalić, tym bardziej, że często są to kobiety, mężczyźni, którzy pracują po 11 godzin, na przykład tak trwa dyżur nocny. Ich trzeba podziwiać, a nie tego, który stoi na scenie. Chociaż ja też mam nocne czasami dyżur. Natomiast proszę Państwa, drogocenna serwetka mogłaby upaść. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym powiedzieć jedno. Proszę bardzo. Ale to później pójdziemy razem na kawę, to będzie nasza koperta. Panie Prezydencie, dostojna Kapitulo, Szanowni Państwo. Bardzo serdecznie dziękuję za to, za dzień dzisiejszy, w którym mogłam odebrać statuetkę świętego Jakuba, nagrodę miasta Olsztyn.
Miasta, które jest moim z wyboru, które kocham i w którym przeżyłam całe moje dorosłe życie. To dla mnie wielki zaszczyt i za ten zaszczyt bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również mojej rodzinie katyńskiej i pani przewodniczącej Barbarze Gawlickiej, bo to dzięki jej staraniom spotykają mnie dzisiaj te honory. Ale rozumiem, że są to honory dla naszej organizacji, ponieważ działaliśmy przez te lata wspólnie. Nudzić u państwa uznanie dla mojej wydajności. Dlaczego? Wyobrażam sobie normalny dzień pracy, taki normalny dzień jak co dzień współczesnej kobiety. Powiedzmy, jest późny wieczór już. Współczesna kobieta kończy pracę. Co robi? Pędzi do domu i rozpoczyna drugą pracę. Czyli peeling, mleczko, konik, serum, balsam, krem, maseczka. Czyli to, co współczesny mężczyzna zastępuje jednym piwem. Chyba, że jest brzydki. Dwa chyba. Ja muszę sześciopak. Ale tak powiem, raz próbuję się wsłuchać w państwa i reakcję podczas części oficjalnej, która mi się nie zgardowała i teraz i tak, szczerze mówiąc, wiem, że państwo reprezentują najróżniejsze środowiska i ogromne wartości i umiejętności, ale nie bardzo wiem, jaka jest państwa wiedza na temat tego, o co mnie chodzi, czyli tej literatury muzycznej, czyli spuścizny muzyki przeszłości, arcydzieł wszelkiego rodzaju. Ja może szybko to sprawdzę, taki test na początek. Zadam państwu kilka przykładów z historii muzyki. Jeżeli państwo coś rozpoznają, to najprościej będzie państwo mi dadzą znać takim króciutkim oklaskiem, że nie będę musiał grać dalej. Dobrze? Zacznę od bardzo prostego przykładu, że na pewno... Nie, znają państwo to? Dobrze, to...
jeszcze, a to? Te osoby, które to znają, proszę zgłosić się do mnie po koncercie. Ja. Może powiem coś o fortepianie, zanim pójdę dalej, bo jest to instrument, który istnieje od pewnego czasu. Dokładnie został wynaleziony w 1711 roku we Włoszech i czyli ma 304 lata, taki okrągły jubileusz. Proszę Państwa, dlatego chciałem zagrać taki utwór o pianiście. Rodzaj taki programowa historia o pianiście, który żył. Oczywiście nie on, wcześniej przede mną. Taki mój kolega pianista, który żył wcześniej, nawet znacznie wcześniej, w średniowieczu. Wtedy nie było jeszcze fortepianów. On grał na dzwonach. I estetyka nie była jego mocną stroną. Nazywał się Quasimodo. Ale przeżył piękną historię w życiu, prawda? No i co ważniejsze, to owoce tej historii do dzisiaj odbierają tantiemy za musical Dzwonnik z Notre Dame. To była cenna inwestycja. Zaraz Państwu właśnie temat z tym musicalem. Piękny temat, trochę smutny, ale bardzo piękny jest. Ale smutny też jest. Jest taki smutny, żeby się Państwu podobał.